często dramatycznych i kontrowersyjnych okolicznościach zakończyła się europejska faza sezonu Water X. Na niemieckim Esteringu, podobnie jak w Linden Hill oraz Metet, w akcji zabrakło mistrza świata. Losy tytułu mistrza Europy kategorii Euro RX1 rozstrzygnęły się już po biegach. Anton Markun był nie do dogonienia w generalce, ale Szweda zabrakło w finale po kontakcie na pierwszym dohamowaniu półfinału z Peterem Hedstromem. W finale Hedstrom ponownie odbijał się od rywala, tym razem był to jednak Janis Baumanis. Szwed siedział na tylnym zderzaku Łotysza, a za nimi na trzecie miejsce kosztem Patryka O'Donovana chciał koniecznie wskoczyć Enzo Ide. Sytuacja szybko uległa zmianie, bo pod koniec pierwszego kółka pojawiły się problemy z autem Hedstroma. Szwed jechał dalej, ale spadł na koniec stawki. Janis Baumanis pewnie dowiózł zwycięstwo, dające mu wicemistrzostwo Europy. Patryk O'Donovan skończył bezpośrednio za Łotyszem w finale, jak i klasyfikacji generalnej, analogicznie Enzo Ide. Tamasz Karaj na jokerze wpadł w bandę, przez co spadł za Renę Münicha. Dla Antona Marklunda to czwarte rallycrossowe mistrzostwo Europy, trzecie w Supercar RX1. Mnóstwo emocji przyniosły kluczowe wyścigi najważniejszej dla polskich kibiców kategorii Euro RX3. Główny konkurent Damiana Litwinowicza do mistrzostwa Espen Isaksetre ukończył swój półfinał poza czołową trójką, ale sędziowie uznali, że Dawid Bue niesportowo się zachował, przez co Francuz spadł za Norwega w wynikach i dało mu to miejsce w finale. Isaksetre po starcie schował się za plecami Nilsa Wolanda, ale Jens Chwal pewnie obronił prowadzenie po wewnętrznej. Przed Norwega i Litwinowicza wcisnął się za to Dylan Dufaa. Isaksetre nie mógł sobie pozwolić na taki obrót spraw, więc od razu niezwykle agresywnie zaczął atakować. Najpierw szedł pod pachę Francuza, wgniatając jednocześnie wydech w aucie swojego kolegi z połowego Wolanda. Nie do końca udany manewr chciał wykorzystać Litwinowicz, ale Isaksetre uznał, że najlepszą opcją będzie posłanie Polaka na barierkę. Litwinowicz stracił przez to koło i nie mając pełni kontroli nad samochodem, obrócił Isaksetre na wejściu w jokera, gdzie samemu zaparkował, nie blokując drogi. Dla Polaka był to koniec jazdy. Isaksetre ruszył dalej, jednak sędziowie po zawodach uznali jego zachowanie za niesportowe i wykluczyli go z finału. Wolan próbował bronić się przed duetem Francuzów, jednak uszkodzenia w jego aucie były zbyt poważne. Jens Chwal perfekcyjnie wykorzystywał sytuację i jechał po swoje pierwsze zwycięstwo w karierze. Norweg wjechał jako pierwszy na linię mety przed Dylanem Dufaa i Dawidem Bue. Za nimi Nils Wolland nie dał się Espenowi Isaksetre w samej końcówce finału. Chwal nie mógł się nacieszyć za długo wygraną, jego auto nie przeszło badania technicznego i Norweg został zdyskwalifikowany z całego weekendu. Mimo że w dramatycznych okolicznościach, to Damian Litwinowicz mógł świętować, podobnie jak cała motorsportowa Polska, która doczekała się drugiego w historii rallycrossowego mistrza Europy. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy kibicowali mi przez cały rok. Dawało mi naprawdę dużo wsparcia, dziękuję za wszystkie wiadomości. Dziękuję, jesteście wspaniali. Zacięta walka o mistrzostwo toczyła się także w RX2E. Z trójki pretendentów najszybciej odpadła z niej Michaela Olin-Kotuliński, obrócona po starcie półfinału. Najlepszy start do finału miał rywalizujący drugi raz w karierze tej kategorii Tommy Hallman. Isaac Siofis szukał szczęścia od zewnętrznej. Szczęścia kompletnie zabrakło Filipowi Torrenowi, który na siłę chciał się wcisnąć przed gościnie startującą wraz z Niklasem Grundholmem Clara Anderson. Szwed skończył na dachu, wywołując czerwoną flagę. W powtórce najlepszy czas reakcji miał Siofis, ale jego wejście w drugi zakręt ponownie było dalekie od optymalnego, przez co spadł za swojego głównego rywala Nilsa Andersona, a później także Grundholma.
Dwójka CE Dealer Team nie mieszała się za bardzo do walki i już na pierwszym okrążeniu zjechała na Jokera. Siokis robił co mógł, by dogonić Andersona, ale po prostu brakowało mu tempa. Tommy Harman do samego końca musiał patrzeć w lusterka, ale Finowi udało się zachować 100% skuteczność. W swoim drugim starcie wygrał po raz drugi. Na podium stanęli z nim Anderson oraz Siokvist. Trzecim historii mistrzem RX2E został Nils Andersson.